Czy da się zrobić grę w blenderze? To pytanie pojawia się bardzo często i w sumie jest całkiem zasadne. Skoro ogarniam blendera do robienia asetów do gier, to dlaczego nie spróbować stworzyć całej gry w tym programie, co nie? Wydaje się, że skoro nie będzie trzeba uczyć się kolejnej aplikacji i wszystko jest w jednym miejscu, to powinno pójść całkiem gładko. Ogólnie z tym to jest różnie, ale wszystko po kolei, bo teraz czas na wejściówkę. Jeżeli masz już trochę latek, to możliwe, że pamiętasz czasy, gdy Blender wyglądał w ten sposób. Wyglądał tak do wersji 2.79, po której przyszła kompletna odmiana interfejsu razem z numerkiem 2.8. Ale mnie o tym. Dla nas najważniejsze jest to, że w tych czasach Blender miał możliwość tworzenia gier. Wystarczyło zmienić silnik renderowania tak jak teraz to robimy, tylko wtedy dodatkowo do wyboru był Blender Game. Teraz nie ma już takiej opcji, ale przecież nie powiem Ci od razu jak to się stało i czy można teraz robić gry w blenderze, bo ten film musiałby się już zakończyć. Pewnie kojarzysz, że twórcy Blendera produkują co jakiś czas. Krótkie animacje wykorzystujące nowe funkcje Blendera, co nie? Teraz patrzysz na jedną z nich. Pojawiają się one całkiem regularnie i pracuje nad nimi spory zespół ludzi, mocno ogarniających temat. Ale za czasów Blender Game zrobili wyjątek. Pewnego razu stwierdzili, że jest to na tyle istotna funkcja Blendera, że zamiast robić kolejny film animowany, to stworzą grę całkowicie w Blenderze. Tą grą był Joe Frankie. Na dzisiejsze czasy nie wygląda to jakoś specjalnie imponująco, ale przypominam, że była to jedna z pierwszych gier bazujących na Blenderze. No i był to rok 2009, więc dosyć dawno temu. W ogóle ciekawostka. Oficjalna strona tej gry dalej jest dostępna w internetach. Polecam ją odwiedzić i popodziwiać to dzieło sztuki. No dobra, ale jak to się stało, że silnik do gier nie jest już częścią Blendera? Yo! Franki tworzone było na blenderze 2.48 i od tego czasu Blender Institute skupiło się stricte na animacjach i ogólnie na grafice, przez to sam silnik do gier został nieco w tyle i przez wiele lat nie otrzymywał żadnych aktualizacji. Po prostu sobie był i egzystował gdzieś tam w tle, ale nie wzbudzał większego zainteresowania ze strony społeczności, ani sami twórcy nie zawracali sobie za bardzo nim głowy. Aż w końcu, gdy w 2019 roku przyszedł czas na wydanie przełomowej wersji 2.8, podjęli oni decyzję, aby się go pozbyć. Z tego co mówili, to dosyć komplikował dodawanie nowych featureów do samego blendera, przez co na tym etapie bardziej przeszkadzał niż pomagał, więc jeżeli patrzeć na to w ten sposób, to decyzja w sumie w pełni logiczna i zrozumiała. Ale to jeszcze nie koniec historii Blender Game. Mimo porzucenia przez deweloperów i usunięcia z oficjalnej wersji Blendera, żyje on do dzisiaj, ale w nieco innej formie. Gdy społeczność dowiedziała się o zaprzestaniu rozwoju Blender Game, to znalazło się parę osób, które stwierdziły, że same się tym zajmą. I w momencie zakończenia historii silnika do gier w oficjalnym Blenderze rozpoczyna się dla niego nowe życie pod nazwą UPBGE. Wzięli oni wszystkie nowości, które pojawiły się w wersji 2.8, i wrzucili do silnika do gier, przez co dostaliśmy nowy system graficzny, wykorzystujący Eevee i odświeżony interfejs, a jednocześnie zachowaliśmy możliwość tworzenia interaktywnych elementów, znanych z Blender Game. O, no właśnie, tyle gadam o robieniu gier, a nie pokazałem, jak to się w ogóle robi. Silnik ten bazował i dalej bazuje na blokach logicznych, które łączymy ze sobą, tworząc systemy wpływające na naszą grę. Coś takiego jak blueprinty w Unreal Engine, tylko na znacznie, znacznie mniejszą skalę. Jeżeli umiesz programować, to możesz pisać swoje własne skrypty w Python, ale jeżeli nie umiesz bądź nie chcesz po prostu, to możesz popodłączać te klocki do siebie, tworząc coś, co ma szansę zadziałać. I tak przez dłuższy czas te dwa projekty sobie żyły. Był sobie główny Blender, skupiający się na grafice, i był sobie UPBGE, który pobierał nowości z oficjalnej wersji i integrował go ze swoimi interakcjami. Dodał nawet zupełnie nowy edytor logiki, znany pod nazwą Logic Notes, który umożliwiał tworzenie zdecydowanie bardziej złożonych zachowań dla gier. Aktualna wersja UPBGE to 0,3 i bazuje ona na blenderze 3.0. Tylko czy powstały na tym w ogóle jakieś gry, na które warto zwrócić uwagę, czy dzisiaj jest to głównie tylko ciekawostka? No właśnie powiem Ci, że sam się całkiem zdziwiłem, jak zacząłem przeszukiwać internet w poszukiwaniu tych informacji, bo zobaczyłem całkiem ciekawe tytuły. Na przykład taki Sort of Symphony. Sama gra wygląda bardzo interesująco, jeżeli chodzi o pomysł, jak i wykonanie, a w dodatku jest całkiem popularna, bo rok temu pojawił się nawet jej trailer na oficjalnym kanale IGN, który zobaczyło ponad 100 tysięcy osób. Przyznaję, że bardzo ładnie. Z tych ciekawszych jest jeszcze coś takiego jak The Future Ends, które przywodzi na myśl gry w stylu Borderlands. i z tego co mówią, zostało to wykonane również na UPBGE, czyli no kurczę można. Sam bym nie przypuszczał, że ten silnik jest w stanie udźwignąć grę na tym poziomie. Ale to dalej nie koniec historii Blender Game Engine, bo w międzyczasie pojawił się jeszcze Range Engine, który z kolei bazuje na UPBGE 0.2.5. Czyli stworzył nam się tutaj taki ciekawy łańcuszek, że był sobie Blender 2.7, z którego Wziął się UPBGE, a ten stał się początkiem dla Range Engine. Te dwa silniki różnią się głównie tym, że UPBGE cały czas łapie większość nowości z głównego blendera. A range pozostaje wierny klasyce, czyli nie uświadczysz w nim za bardzo odświeżonego interfejsu z Blendera 2.8, ani nawet silnika renderowania IV. To jest praktycznie to samo, co mieliśmy za czasów w wersji 2.7, tylko że z dodatkiem paru usprawnień do całego systemu, który, jak zapowiadają, cały czas ma się rozwijać. Cała ta historia życia silnika do tworzenia gier w Blenderze jest dosyć dziwna i zawiła, ale ostatecznie znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że mamy nie jeden, a aż dwa większe programy pozwalające na modelowanie, teksturowanie. Animowanie i wszystko inne, co robisz w Blenderze, a dodatkowo na sklejenie tego w pełnoprawną grę. Ja się przyznam, że nigdy mocniej nie testowałem żadnego z tych programów, ale w sumie może jednak warto się nimi zainteresować? A co ty o tym myślisz? Tyle opcji w jednym programie to plus, czy raczej jednak minus? Ciekawi mnie, jakie są Wasze opinie na ten temat, bo moim zdaniem, chyba jednak dobrze, że oficjalny Blender oddzielił się od tego silnika.